Wielkanoc 2023. Było tak jak w moim wierszu. Zachłysnąłem się tobą, jak dziecko, które lgnie do ciepła, do tego, co zna. Piłat właśnie umył dłonie. Zaczął pić wino. Wie, że będzie potrzebował go więcej niż zwykle, żeby zasnąć. Pytania, dlaczego skazał na śmierć niewinnego, dlaczego uległ, będą go prześladować długo. Zachłysnąłem się tobą, rozmawialiśmy długo. Nie zadałem wszystkich pytań, ale dostałem kilka odpowiedzi. Może kiedyś dostanę wszystkie. Piłatowi śnił się pusty krzyż i Jezus, który mówił: wiem, że nie chciałeś. Kiedyś tobie opowiem. Dziś noc jest zimna i czarna, księżyc jak złota moneta. Kusi szarego we mnie wilka, by zawył jak do jej blasku. Mówię: głupi stary świerściuchu, cicho siedź, bo ludzi pobudzisz. Nie wygłupiaj się, to jest tylko księżyc. Ja też już nieraz chciałem zawyć w noc jak najgłośniej, kiedy gorzki smak ciszy właził mi już do ust. Lecz są inne księżyce, całkiem cienkie, niegroźne, tak jak łodzie wikingów wędrujące przez noc. Taki był tu niedawno, kiedy spałeś malutki, kulka futra, cieplutka, nic więcej. Łódź płynęła po cichu, a ty spałeś we mnie, jak ja na dnie łodzi bezpiecznie. Będziesz w moich ramionach, naga, tak jak ten księżyc. Ciepła złota, cudowna jak noc. I opowiem ci o tym, jak mi było bez ciebie, o dwóch wilkach, dwóch księżycach, nas. Na dwóch krańcach tego samego czarnego.